Witajcie, z tej strony Dawid i witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj odcinek serii Wszystko co powinniście wiedzieć, a dzisiaj na cel wlatuje Golden Retriever. Golden Retriever, początki Golden Retrievera są nieco kontrowersyjne. Początkowo wyhodowana do udziału w polowaniach rasa, ta stała się popularną rasą psów rodzinnych. Rasa pochodzi z Wielkiej Brytanii, dokładnie z Szkocji. Została wyhodowana pod koniec XIX wieku. Golden prawdopodobnie zostały wyhodowane przez Lorda Dudleya. Golden Retriever występuje w dwóch liniach hodowlanych, które różnią się od siebie pod względem wyglądu. Linia angielska, czyli europejska, psy z tej linii mają jasno-kremowe lub jasno-złote umaszczenie. Sierść jest ich prosta lub bądź falowana. Teraz czas na linię amerykańską. Psy pochodzące z USA mają barwę od złotej aż po czekoladową, rzadko brązową, lecz nigdy nie mahoniową. Sierść może być prosta lub falowana, budowa ich ciała jest znacznie delikatniejsza i smyklejsza od ich europejskich kuzynów. Psy tej rasy charakteryzują się inteligencją, posłuszeństwem oraz łagodnym charakterem. Golden Retrievery są energiczne, wytrzymałe i aktywne. Szybko przywiązują się do właściciela. Są też przyjacielskie oraz towarzyskie. Potrzebują bliskiego kontaktu z członkami rodziny. Dobrze tolerują inne zwierzęta w domostwie. Ze względu na swój karny i łagodny charakter sprawdzają się jako towarzysze osób starszych i dzieci. Wyklucza to jednak ich zastosowanie jako psów stróżujących i obronnych. Nazwa psa nawiązuje do doskonałych umiejętności aportowania. Golden Retriever w wolnym tłumaczeniu oznacza złoty aporter. Są też przyjazne wobec dzieci. Tak aktywny pies jak Golden potrzebuje sporej dziennej dawki ruchu, co najmniej 2 godziny. Wymaga regularnego wyczesywania przynajmniej raz w tygodniu, a w okresie linienia codziennie. Wymaga także specjalnej uwagi w pielęgnacji uszu ze względu na ich podatność na infekcje. Ciekawostki. Jest 4. najpopularniejszą rasą psów w Stanach Zjednoczonych. Jest to 4. najbardziej inteligentna rasa psa oraz łatwo je kształcić dzięki swojej wielkiej inteligencji i łagodnej naturze psy. Te szybko uczą się poleceń posłuszeństwa. Ich średnia długość życia wynosi od 10 do 12 lat. Dziękuję za oglądanie odcinka. Jak Wam się spodobał, to zostawcie subskrypcję. Jak chcecie wybrać następną rasę psa, która wystąpi w następnym odcinku, to napiszcie komentarz. Ja postaram się na wszystkie odpowiedzieć i to na tyle z dzisiejszego odcinka. Prawa autorskie z tego to filmiku znajdziecie w opisie i widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!